Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W ten weekend kończymy rozgrywki w tych najważniejszych ligach europejskich. Ten sezon covidowy był naprawdę zwariowany, ale bardzo ciekawy do końca, bo wczoraj mieliśmy koniec sezonu w Bundesliga. Tam, w ostatniej minucie, w ostatniej akcji spotkania, Robert Lewandowski pobił ten wspaniały rekord Gerda Millera. Też mieliśmy koniec w Lidze Hiszpańskiej. Też, można powiedzieć, do ostatnich minut się ważył na szali ten tytuł dla Atletico. Dzisiaj z kolei będziemy mieć koniec sezonu w Lidze Włoskiej. Zobaczymy, czy Juventus wykręci top 4, czy będzie musiał w przyszłym sezonie grać w Lidze Europejskiej. No i też we Francji. Zobaczymy dzisiaj, czy Lille to mistrzostwo dowiezie do końca. No ale przede wszystkim też jest koniec dzisiaj rozgrywek w Lidze Angielskiej. Także zobaczymy, czy Liverpool będzie w Lidze Mistrzów ostatecznie. Czy właśnie Leicester się znowu wypieprzy w ostatniej kolejce, jak to było rok temu. Także to jest ciekawe, naprawdę. Sezon też w FPL-u już kończymy ten sezon był naprawdę taki nużący dla niektórych dosyć trudny, ale ja powiem Wam szczerze że się z tego sezonu bardzo cieszę bo jak możecie zobaczyć jestem na miejscu 35k w overallu światowym powiem Wam szczerze jeszcze nigdy w historii nie skończyłem sezonu w top 50 tysięcy także ten sezon jest dla mnie taki historyczny, się naprawdę z bardzo z tego powodu tutaj cieszę jeżeli chodzi o Moją ligę to ja na początku sezonu obiecałem, że dla najlepszej piątki będą jakieś nagrody, także oczywiście mojej obietnicy dotrzymuję. To nie będą jakieś tam wielkie nagrody, bardziej takie symboliczne, ale będą to nagrody pieniężne. W przyszłym sezonie, jak wystartuje to. Mam nadzieję, że uda się znowu ligę zorganizować, bo dużo osób wzięło udział w mojej lidze, za co wam dziękuję. Także już myślę nad nagrodą na przyszły sezon i obiecuję, że będzie wtedy naprawdę jakaś mega. Liderem po 37 kolejkach jest pan Piotr Gosławski, ale 7 punktów do niego traci Marek Jerzyński, także tu jeszcze będzie zażarta walka. Jestem na miejscu trzecim i mam nadzieję, że się uda. To jeszcze dowieść do końca, choć tutaj trzy punkciki Damian do mnie traci, także będzie ciekawie. No i mój skład na tą ostatnią dzisiaj kolejkę Multiliga o 17.10 spotkań raz, także będzie ciekawie. W bramce Martinez w obronie Sofal, Arnold Dallas na ten moment w pomocy Foden, Lingard, Bruno, Salah, Willock w ataku DCL i Kane. Transfery, które chcę zrobić to jest sprzedaż Bruno, ponieważ Manchester United będzie grał w finał Ligi Europejskiej w Gdańsku za 3 dni, także pewnie dostaną resty i sprzedam Benteke, bo i tak jest kontuzjowany. W ich miejsce kupię sobie Mayanga. No Arsenal gra ten ostatni mecz, myślę, że wygra. Mają jeszcze tam niby roczne szanse na tą Ligę Konferencji. No, i kupię sobie Uda, Woodgra, berliz z Sheffield. Także czemu by nie? Jestem w top 50 tysięcy. Także zrobię transfer za minus 4. Poniżej top 50 tysięcy nie wypadnę, bo to już jest niemożliwe. Natomiast zawsze jest tam cień szansy, że awansuję jeszcze na koniec do top 30 tysięcy. Fajnie by było. Zobaczymy, jak to się ułoży. Także życzę Wam powodzenia. No i ostatniego odcinka już nie będzie, także kto wygra moją ligę, będziecie wiedzieć. Natomiast wrzucę posta na Facebooku, żeby się skontaktować właśnie z tymi najlepszymi osobami. No i do usłyszenia, do następnych odcinków. FPL wraca w sierpniu, także ponad dwa miesiące będą odpoczynku. No i do następnych, trzymajcie się. Pozdrawiam Was cieplutko. Cześć.